Grupa Alumetal w pierwszym półroczu 2018 roku pobiła rekord sprzedaży. Pierwszy raz w historii przekroczyliśmy wolumen 100 tysięcy ton, dokładnie 103,5 tysiąca ton wyjechało z bram Grupy Alumetal. Przychody blisko 880 milionów złotych były o 20% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ale to, co najważniejsze dla nas, zarządzających, jak i również dla akcjonariuszy, myślę pracowników, wyniki w postaci zysku EBITDA i zysku netto również są wyższe. I tutaj dynamika jest jeszcze lepsza. Alumetal wypracował 70 milionów zysku EBITDA w pierwszym półroczu tego roku. To jest 53% więcej niż rok wcześniej. Natomiast znormalizowany zysk netto, mówię o znormalizowanym, bo to jest podstawą do wypłaty przyszłej dywidendy, przekroczył 52 miliony i był 65% wyższy niż rok wcześniej. Zatwierdziliśmy strategię na lata 2018-2022 i jednym z punktów tej strategii jest zmiana polityki dywidendowej. I zmieniliśmy z 50% znormalizowanego zysku netto do minimum 70%. To oznacza, że oczywiście może być również taki rok, gdzie będziemy rekomendować 100%. Dlaczego taka zmiana? Dlatego, że w tym okresie strategicznym, czyli do 2022 roku, nie przewidujemy już większych wydatków inwestycyjnych poza modernizacją zakładu w Kętach, która się odbędzie w latach 2018-2020. Przewidywane nakłady to 55,6 miliona złotych. No i sumarycznie, jeśli wszystko dobrze podsumujemy, to oznacza, że spółkę będzie stać w każdym roku wypłacać minimum 70% dywidendy. Zdecydowałem się złożyć rezygnację z bycia prezesem, jak również członkiem zarządu w każdej zależnej spółce. Po 5 latach bardzo, bardzo intensywnej pracy i mam nadzieję zbudowaniu Grupy Alumetal troszeczkę w innym kształcie i ku zadowoleniu wszystkich akcjonariuszy. Swoją funkcję będę pełnił do 30 września tego roku, natomiast nie pozbędą się Państwo mnie tak od razu, bo 1 października zmieniam po prostu rolę i w Grupie Alumetal swoją funkcję z prezesa na doradcę. Będę pełnił funkcję doradczą zarówno dla zarządu, jak i dla pozostałych pracowników w grupie. No i mogę zapewnić, że będę się udzielał może troszeczkę wolniej niż to było do tej pory, ale całe doświadczenie i wiedzę będę przekazywał każdego dnia swoim koleżankom i kolegom w Alumetalu. No i również dla mnie bardzo dobra nobilitacja. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a przede wszystkim główny właściciel, pan Grzegorz Sturgis, zaproponował moją osobę jako kandydata do Rady Nadzorczej również od października. To zostało przez niego zgłoszone. Zarząd będzie przygotowywał informację dotyczącą zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jeśli przebieg głosowania będzie pozytywny, to od października również powinienem mieć rolę jako członka Rady Nadzorczej w Grupie Alumetal.